Witajcie! Podczas ferii zimowych zorganizowaliśmy konkurs na najlepszy projekt rzeźby i zwyciężył projekt Mateusza Włodarczyka. Za moment nastąpi przekazanie rzeźby właścicielowi. Mateuszu, gratuluję. Dziękuję. Czy twoja rzeźba jest zgodna z projektem? Tak, jest bardzo zgodna. Oddała bardzo dobrze klimat mojego projektu. Brawo dla ciebie. Cieszę się bardzo z realizacji mojego projektu. Postać przedstawiona to pierwsza władczyni dynastii iluriańskiej z mojej planowanej powieści. Jej imię to Korme Umnia. Symbolizuje ona frazeologiczne złote serce.